Do miejsc pamięci na terenie Górnej Austrii jeździmy od 2016 roku. Praktycznie co roku, często dwa razy, przyjeżdżamy tutaj z uczniami, laureatami konkursu Sztafeta Pamięci Losy Mojej Rodziny podczas II wojny światowej oraz rodzinami ofiar obozów koncentracyjnych, między innymi właśnie tych, które znajdują się w okolicy na terenie Górnej Austrii. My, twórcy tego konkursu, powodujemy jakby takie emocjonalne rozwinięcie pewnych tematów, które są tematami tabu, ponieważ starsi ludzie mają taką traumę i nie chcą zazwyczaj opowiadać o tych historiach bardzo bolesnych dla nich. Natomiast kiedy przychodzi wnuczek i pyta, babciu, co się wydarzyło, jak ty byłaś małą dziewczynką, to pewne emocje puszczają i ci starsi ludzie otwierają się. Mój tata w 1942 roku został zatrzymany na dworcu kolejowym w Lublinie przez Gestapo. Następnie był trzymany w kaźni lubelskiej w zamku, gdzie był przesłuchiwany następnie jako więzień polityczny. Polski więzień polityczny został przetransportowany do Auschwitz, gdzie dostał numer 35237. Był tam w sumie bardzo krótko, bo już list, który widziałam przewozowy z obozu, jak szedł do obozu Auschwitz, już był naznaczony, że ma być skierowany do Mauthausen. Przed samym końcem wyzwolenia obozu przez Amerykanów został wrzucony do gotującej się smoły. Człowiek, który przeszedł taką traumę, takie sytuacje obozowe, nie jest normalny do życia takiego normalnego.
jest jedyne upamiętnienie, które czerpie soki z tych wszystkich istnień ludzkich, które tam kilometr stąd zostały spalone w tych piecach krematoryjnych. Riesengroße unterirdische Flugzeugfabrik musste von Häftlingen des Lagers Usen 2 gebaut werden. I te wszystkie tunele były wydrążone przez więźniów właśnie tego obozu Usen 2, dlatego on był najgorszy. Świeci na wieki i odpoczywają w pokoju wiecznym. A gdzie te znaleziska? Ostatnio znaleziono. Co jest? Ostatnio co jest gefunden? Also zunächst Weiter? War das die, die, du, wo, die Schnitzel, war, diese Grabungen waren 2001, 2002. Pisałam wszędzie, do każdego archiwum, jeździłam po całej Europie, w Polsce i po 2-3 miesiącach dowiedziałam się, że rzeczywiste, ostatnie miejsce życia mojego dziadka właśnie przypadło tutaj, w tym wydawałoby się przepięknym zamku, renesansowym zamku Hartheim, który okazał się zamkiem śmierci dla mojego dziadka, kochanego dziadka, ale i dla 30 tysięcy męczenników, którzy tutaj zginęli, którzy odbyli ostatnią drogę, by przybyć tutaj i w parę godzin stracić życie. Zawsze, kiedy jest się w takich miejscach, trudno opisać te osobiste wrażenia i emocje, bo właściwie każde słowo wydaje się banalne, żeby oddać to, co my czujemy, a ten wyjazd ma szczególny wymiar, bo towarzyszą nam rodziny ofiar, które straciły życie tutaj w tym straszliwym miejscu w Górnej Austrii, w tym kompleksie obozowym Mauthausen-Gusen i tutaj w zamku Hartheim.
Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej od kilku lat regularnie, co roku, razem ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych jeździmy do miejsc pamięci w Górnej Austrii, między innymi także do Gusen, po to, żeby poznawać to miejsce, a także walczyć o godną prawdę dla wszystkich Polaków, którzy tam zginęli.